Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Patryk 89, a wyglądacie Spider-Man Marvel 2018. I dzisiaj już nagrywamy już od tego odcinek 14. I niedługo będzie nowy rok, więc życzę wam wszystkiego dobrego już na zapas. Więc teraz idziemy się do naszej misji, że musimy wejść, momencik, żeby przeczytać tę misję. Ukryte zamiary, główna misja. Musimy wejść do pokoju Martina Lee, jak w poprzednim odcinku, pamiętacie? Albo i nie. No wchodzimy. Oczywiście w pewnych momentach misja poboczny. Mi się nie chciało jakby ruszać wam tego jakby... wątku pobocznego, w sensie mi chodzi o to. Peter! Skoro ty zastępujesz pana Lee pod jego nieobecność, to kto zastępuje ciebie? Nikt. Przydałaby mi się pomoc. Znasz kogoś? Właściwie tak. Nazywa się Miles Morales. Czemu to brzmi znajomo? Jego ojciec dostał medal w ratuszu. A. Gadaliśmy na pogrzebie. To nie jest głupi chłopak, tylko jest mu ciężko. Też znałam takiego chłopca. Pamiętam, że dobrze było... było się czymś zająć. Może mu to pomóc. To numer jego mamy. Dzięki. Zadzwonię. Hej, pan Lee się z tobą nie kontaktował? Nie, a co? Tak pytam. Mam jeszcze kilka minut wolnego, tak więc pójdę się rozejrzeć. Może się jeszcze tu przydam. O, nie musisz. Wiem, ale chcę. No właśnie, nie musi, ale chce. Muszę sprawdzić gabinet Lee. Hej, podobno byłeś w ratuszu podczas zamachu. Wszystko gra? O właśnie, sprzątanie. To go właśnie czekałem. Muszę teraz poszukać tych... Gdybym miał moce, nie walczyłbym ze złem. O nie, zostałbym gwiazdą. Ja bym był bokserem. Niezłe, co? Do pokoju Lee jeszcze nie pójdziemy. Bo chcę wszystko posprzątać. Podobno byłeś na miejscu zamachu. Modliłem się za ciebie. Dzięki, to miłe. Dwa, trzech i jeszcze jedno. Tylko gdzie? Zgaduję, że gdzieś tutaj. Szukajmy wszędzie. Może wy coś zauważycie. Nie, nie, nie. Podobno wiceburmistrz dał się omotać. Szczerze? Tego nie widzę. Może to będzie na dole. Ale zaraz to sprawdzimy. Zaraz będziemy do głównej misji. Twoja ciotka się zamęczy. Każ jej wziąć wolne. To wy chwilowo nie będziecie robić, a ja zaraz wam pokażę, gdzie to koniec jest ostatnie. Żebyście się nie... Tu jest na głównej sali. To jest ostatnie. Wszystko. Śmieci posprzątane. Teraz możemy wracać do głównej misji. No to ruszamy. Martina Lee. Gabinet jest zamknięty. Jak mam tam wejść? Po cichu. Nie czuję się już bezpiecznie. Wentylacja. A, tu. Może gdzieś jest otwór wentylacyjny. Jest, widziałem go chwilę. Nigdy nie widziałem tego pokoju. Jak to... Momencik. Wow, co jest? Kable wysokiego napięcia. Co potrzebuje takiej mocy? Rozumiem, ale numer konta znajduje się w biurze pana Lee, które jest, cóż, niedostępne. Oddzwonię, kiedy tylko uzyskam te informacje. Niestety nie wiem, kiedy do tego dojdzie. Co zrobiłby Ben? Postawiłby słusznie, ciociu May. Jesteśmy.
Może coś tu będzie. Ten liścik jest chyba do May. Pomieszczenie, które widziałem z szyby. Na kapliczce ze zdjęcia dokładnie za kapliczką. Dziennik Lee. Klucz. Ciekawe, gdzie jest zamek. Ta gra właśnie najśmieszniejsza, że wyszła 2018. Lee brzmi na rozdartego. Jakby wcale nie chciał iść tą drogą. Lee tyle zrobił dla Nowego Jorku. Trudno uwierzyć, że skrywał w sobie taki mrok. Demonie. To historia, którą ojciec czytał Lee. O demonie, którego można okiełznać dzięki równowadze. Później doszedłem ponad nagraniem. Zobaczmy. Spójrz. To jakiś dziwaczny zamek. Chyba jest git. Rozumiem. Musi powstać Link i Liang. Jest! Link i Yang. Znam to, to jest z japońskiego. To jest po japońsku. Oh. Powinienem to znaczy. Ja bym chyba nie wiedział, co by to było. Co ty ukrywasz, Li? Co to? To jest chyba to. To są maski demonu. Li ma obsesję na punkcie masek. Jak u Junga. Musi udawać kogoś innego, żeby ujawniła się jego mroczna natura. Lee oddaje swoje moce innym. Jak Lee nasyca je swoją mocą? Indukcja bioelektryczna? Kompresja przesunięcia fazowego? Myślę, że tego Peter nigdy nie dowie. Tak, to jest tylko to. Ciary. Czuję, jak rośnie we mnie moc. Karmi się moim gniewem. Ojciec powiedziałby, że zszedłem ze ścieżki równowagi, ale nigdy nie rozumiał, że aby pokonać potwora, trzeba nim zostać. Trochę ma racji, żeby płynąć równowagę, to trzeba nie wstać. To teczka, którą MJ znalazła w domu aukcyjnym. To może pomóc nam przewidzieć następny krok Lee. Weźmy teczkę. O, do góry. Pokój pod napięciem, do niszczenia dowodów. Znalazła. Albo May. Nawet nie chcę myśleć, co by się stało. Wszystko dotyczy Normana Osborna. Jego całej kariery. Lee miał na jego punkcie obsesję. Okej, teraz kratka w podłodze. Dobra, jak ja mam stąd wyjść? Teraz, żeby nas nie zobaczył nikt. Cześć, Peter. Pan Lee. Nie wyjechał pan? Znalazłeś to, czego szukałeś? Martin, wróciłeś. Wezmę to.
Dziękuję. Niestety, zaraz muszę znowu wyjechać. Wpadłem tylko po kilka rzeczy. Słyszałeś o zamachu w ratuszu? Tak. Straszne. Peter tam był. Miał dużo szczęścia. Na wiecu Osborna? Od kiedy go lubisz? No, najważniejsze, że nic wam nie jest. Właśnie. Zamachowcy są na wolności. Kto wie, co jeszcze planują. Myślę, że ani ty, ani my nie macie się czym martwić. Dopóki nie będziecie się kręcić tam, gdzie nie trzeba. No, ale musimy tam się kręcić. No. Będę leciał. Kiedy wracasz? Gdy wszystko załatwię. To już wiadomo jest, Martin Lee jest przestępcą, już wiedzieliśmy na początku. Kiedy został ten zamach na ratuszu i oni nie widzieli, kim naprawdę jest Martin Lee, ale dopiero Peter zaczął to na własnych oczach. O. Czekajcie! Co to? Martin uciekł. Niech to. Wreszcie mam dla ciebie dowody. Jedź do ośrodka Fist w Chinatown. Co takiego znajdę? Miłą panią o nazwisku May Parker. I różne dziwne rzeczy z gabinecie Lee. Ale słuchaj, on planuje kolejny atak. Gdzie? Kiedy? Nie, jeszcze nad tym pracuję, ale chyba użyję czegoś o nazwie Oddech Diabła. Brzmi destrukcyjnie. Co to jest? To substancja stworzona przez Oscorp. Pewnie jakaś broń biologiczna. Mam całą teczkę informacji na jej temat. Na razie je zatrzymam. Wyślę kopię, gdy tylko będę mógł. Okej, sprawdzimy jego biuro. Jeśli wszystko się potwierdzi, wystawię list gończy. MJ, cześć. Tak, tylko dzwonię. Hej, Peter. Odzwonię później. To cię powinno zainteresować. Zaraz. Dlaczego szepczesz? Jestem trochę zajęta. Może pogadamy przy kolacji? Nie? O, jasne! Mogę coś pichcić. Super, na razie. Czekaj, pamiętasz jak mówiłaś mi o dotyku, którym Lee może skazić ludzi? Chyba widziałem go w akcji. Jak to? Właśnie zaatakowali mnie zupełnie mili bezdomni ludzie. Tyle, że mieli takie błyszczące oczy. A pamiętam, że Yuri mówiła mi coś podobnego o strażniku, który wypuścił Shockera. Więc Shocker jednak działał dla Lee? Wszystko jest powiązane. To nie wszystko. Ale może pogadamy przy kolacji? Tak, na razie. Kolacja. Co by tu upichcić? Na pewno nie pierożki. Twoje słynne pierożki, Peter. Na pewno nie to. Ja bym ulepszył swoje gadżety. Twoją kogota możemy ulepszyć tego. Fajnie by było, gdyby w końcu to było. Ale musiałbym szetony wyzwań na nią zrobić. I więcej z tego prądu by mieliśmy. Tak to też trzeba mieć szatony wyzwań. Bo normalnie wszystko mam na 100%. Najbardziej te sieci. Ale te elektryczne to trzeba chyba właśnie mieć jakiś tam poziom. Tu trzeba pojechać 30 jakiś tam... O, właśnie umiejętności, to chciałem. Na 3. O, ostatnia szansa. To się przyda. Tak, gdy będę mógł... Będzie chciał mnie uderzyć. Walnia czas tu przed utrzymaniem śmiertelnego ciosu, dzięki czemu zyskasz szansę na unik. Może być użyta tylko raz podczas każdej walki. Czyli tylko raz mogę tego użyć. Kurde. Co to jest? Tutaj by było wirowanie. A, to jest to. Rzucanie przeciwnikami szybko i wykręcić nim dłużej.
Aha, dobra, nieważne. A co to jest? Lista ruchów. To jest to. To jest idealne uderzenie. Naciśnij to. Gdy atak trafia cel, by wygenerować więcej koncentracji. O. Dzień dobry, doktorze, co słychać? Parker, wspaniałe nowiny, chodź do laboratorium. Teraz? Nadeszła moja wielka chwila, muszę ci to pokazać. Ekstra, ale jestem już umówiony, mogę wpaść później? Wszystko może poczekać, musisz to zobaczyć, Peter. Dobrze, już się robi. Ciekawe, co to doktorze... Ciekawe, czy to znaczy, że znów mam pracę. W sumie, na chwilę mogę wpaść. Oddziały naziemne meldują, jak sytuacja we Flatiron. Demony ostrzeliwują punkt kontroli ruchu Charlie. No to chodźmy. Ciekawe, co nam doktorek pokaże. Cześć, doktorku. Witaj, Peter. Będę za moment. Wow. Ile nowych rzeczy. Skąd masz cały ten sprzęt? Obdzwoniłem wielu ludzi. Wziąłem kilka pożyczek. W zasadzie zaczynamy od nowa, ale tym razem będzie inaczej. Nie próżnujesz. To dopiero początek. Wiesz, do tej pory postrzegaliśmy protezy z niewłaściwej perspektywy. Po co ograniczać się do naprawiania ludzi, skoro możemy ich ulepszyć? Okej, to powinno zadziałać. Gotowy? Gotowy. W porządku? Niech to! To twoja wina, Normanie, ty cholerny! Spokojnie. No to już wiem, na kogo pan nie zagłosuje. Przepraszam. Mam skłonność do kiepskich żartów, kiedy się denerwuję. To dobry żart, Parker. Po prostu trochę przesadziłem z reakcją. Nie, wcale. Może pan odpocznie, a ja posprzątam i przygotuję kolejny test. Musimy mu pomóc. Przecież sam niczego nie zrobi. To nie chcę być wścibski, ale pan i Norman chyba dobrze się znacie. Poznaliśmy się w koledżu. Polubiliśmy się. I założyliśmy firmę. Obaj chcieliśmy zmieniać świat, ale w inny sposób. Zaraz. Zaczynał pan pracę w Oscorp? Byłem nawet jednym z założycieli. Początek nazwy pochodzi od naszych nazwisk. Dodaliśmy korp i... No, wyszło zgrabnie. I czemu pan odszedł? Norman miał obsesję na punkcie genetyki. Rozpoczął projekt, moim zdaniem nieetyczny. A potem... W każdym razie było coraz gorzej. Odszedłem w zamian za odprawę. Ale nie wystarczyła mi na długo i musiałem polegać na dotacjach. Jeśli ten projekt nie wypali... Spokojnie. Wypali. Na pewno wypali. Zaraz to przygotuję. Zaparzę świeżej kawy.
Przeprowadź diagnostykę systemu sterowania. Mogło dojść do zwarcia. Tak. Niedobrze. Muszę przekierować ten obwód. I git. Pierwsze mamy. Wiesz, tym razem może ty spróbuj. To chyba działa. Cel, interfejs neuronowy. To sporo pracy jak dla jednej osoby. Da pan radę? Najwyraźniej nie, sądząc po tej wpadce. Nie znalazłem jeszcze pracy. Nadal nie mam. Wiem, to nic, poradzę sobie. Na co komu kasa, kiedy zmienia się świat, co? Za zmienianie świata. Szczytny cel. Cel opłaca środki. Nieodebrane połączenie od Mary. Doktorze, muszę uciekać. Wrócę później. Nie martw się, robota nie zając, nie ucieknie. Doktor naprawdę ma wizję ulepszonej wersji człowieka. Advanced Idea Mechanics. Doktorze, jest pan pewien, że powinniśmy przyjmować od nich granty? Ich przedstawiciel to śliski typ. Nie możemy wybrzydzać, Peter. A to co? Następne są nowe. To momenci. Teraz będę cicho, żeby... Wreszcie. Wreszcie mi się udało to skonfigurować. Niezła opcja na powierzchnię styczną tkanki, ale chyba można znaleźć lepszą. Wreszcie! Kurde, ale się tego narobiłem. O, super! Jest pokryte nanokratką. Ale mocne. To może być świetny element strukturalny protezy. Dobra, już mam. To tu. To tutaj. To tu. Oj, sorry. No i to ostatnie. Ekstra! Ceramika z tlenków złożonych. Idealny przewodnik typu drugiego. Nagrzewa się, ale może nada się na zewnętrzny kontroler. Jest jeszcze jeden. O, to jest R80. Nie znam tego. Postaram się zrobić sam. Dobra, już mam. Trzeba już uczyć całego wtedy. No i wtedy chodzi takiego.
zarąbiste. Samonaprawialny polimer. To coś wytrzyma niemal wszystko. Doktor pracuje nad jakimś zaawansowanym systemem podskórnego podawania leków. Może żeby zwalczyć odrzucanie przeszczepów? Nie wiem, ale to wielka igła. Zaraz, czy to tratwa? Wykonuje pan zlecenia dla tego więzienia? Rzeczy samej. Ogłosili przetarg na modernizację systemu bezpieczeństwa. Postanowiłem spróbować. A gdyby tak druknąć wyrzutnie sieci? Że też nigdy nie próbowałem. Co to jest, doktorze? Wygląda na jakiś pancerz. Prototypy wojskowe. Fascynująca sprawa. AIM zamówił kilka próbek mojego wynalazku. Przecież nie odmówię im swego geniuszu. Żartuję oczywiście. Parker, skupiliśmy się na protetyce kościoła. Co gdybyśmy zamiast tego dali ludziom coś, czego nigdy dotąd nie widzieli? Coś, co istniało tylko w umyśle. Gdybyśmy uwolnili ludzi od ciał, w których się urodzili i wyzwolili niesamowitą moc ich umysłów. To byłby wspaniałe. Każdy wtedy byłby inteligentny i każdy mógłby jego argumenty mógłby się przydać komuś. Następne tutaj jeszcze. No i pójdziemy. Gdyż nam się też dołożono. O wilku mowa. Dobra, biorę się do roboty. Sukces. To jest super. O wiele bardziej uniwersalne niż układy oparte na stałej osi. Akurat niektóre są bardzo prosta SI, która z czasem będzie zwiększać funkcjonalność protezy. Witamy w przyszłości. To jest za dużo mocy. Co tu? To i tak jest za dużo. Wtedy 3. Nie, to znowu będzie za dużo. Trzeba powiększyć ten zasięg do tyłu. Zamiast podać 3. Wtedy będzie 2 razy. I patrz, jeśli moje dobre obliczenia są dobre, zrobić o tak. Teraz proteza ma malutki mózg. Spoko. I trochę strasznie. Ale dzięki temu będzie mogła samoręcznie działać. Doktor ostro zabrał się za ten interfejs. To się nie da ruszyć. Dobra, to na nie dwójeczkę. Tutaj dajemy. Dajemy w dół. Sekundna. Prosto. Damy tu jeden, potem znowu to musi. Potem znowu idzie. Oj, nie ten guzik, chciałem to. Dobra, tutaj. Tu.
tutaj. Coś tu musi być pomylone. A gdyby tak? Nie, to też nie. Gdyby tak, to odjąć, a tu włożyć normalne konserwowe, a tu normalne. Bieżące napięcie to 4. Jest za mało, za duże. Gdyby tak, zmniejszyć ten ciąg na 1. Nie. 2? Też nie. Może 3. Idealnie. Rewolucyjne, ale nie do końca stabilne. No wreszcie. Trzeba ulepszyć ten projekt. Teraz możemy już iść. Wy zaraz zobaczycie mnie w następnym odcinku. Żegnam się z Państwem, Patryk 69. Pa.